Dzień dobry Państwu. Weronika Gawińska-Bruliki z Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Mam zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie w ramach projektu Ziarna Historii 3.0 Sztafeta Pokoleń. Dzisiejsze wydarzenie zatytułowane jest Drugi Korpus Polski. Kim byli żołnierze generała Andersa? Pragnę powitać naszych dzisiejszych gości. Pan Wojciech Markert, historyk i muzealnik, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizujący się w dziejach polskich formacji wojskowych w latach 1918-47. Pracę zawodową łączy z pasją, a badania naukowe z popularyzacją ich wyników poprzez publikacje, wystawy, prelekcje i turystykę historyczną. Pracował m.in. w Wojskowym Biurze Badań Historycznych w latach 2010-23, zaangażowany w tworzenie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, a obecnie pracuje w Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego. Miłośnik i zbieracz książek. Interesuje się także dziejami Warszawy i północno-wschodnich kresów dawnej Rzeczypospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Paweł Kurtyka, prezes Fundacji imienia Janusza Kurtyki oraz moderator dzisiejszego wydarzenia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich, którzy nas słuchają. Witam Wojtku, Weroniko. Cześć. Projekt Ziarna Historii 3.0 Sztafeta Pokoleń finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Partnerem medialnym projektu są portale Blogpress oraz British Pulse. Proszę o zabranie głosu pana Pawła Kurtykę, prezesa Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za obecność, za słuchanie nas. Nasze spotkania z historią ostatnio tak naprawdę dotyczą dość popularnych tematów, o których wszyscy się w szkole uczymy. Było Westerplatte, nie tak dawno wydarzenie, które robiliśmy. Dzisiaj drugi korpus, żołnierze generała Andersa i oczywiście sylwetka samego dowódcy. Tutaj tak na dobrą sprawę to, co jest ciekawe, to chyba nie jest ta podręcznikowa historia. To jest to, co możemy zgłębić więcej. No bo mimo wszystko po naszej szkolnej edukacji pewnie wielu z nas wie, czym był drugi korpus, jaki miał wkład w wysiłek sił zbrojnych na Zachodzie. I tak naprawdę, jeśli słuchamy tego naszego dzisiejszego seminarium, wykładu i później dialogu z Wojtkiem Markertem, no to pewnie przyszliśmy po coś więcej, po jakieś większe zbliżenie do szczegółów, do postaci, do tych kulis wydarzeń. I mam nadzieję, że uda nam się to dzisiaj zapewnić. Wojtku, nie przedłużając, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Oddaję ci głos, prośba o wygłoszenie twojej prelekcji, a później będziemy dopytywać o różne szczegóły i jeszcze pogłębiać know-how o Andersie i jego zgrupowaniu. Dzięki. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za możliwość opowiadania o tym, co mnie pasjonuje. Wśród tych tematów jest również generał Anders, jego żołnierze i wiele, wiele historii, które się wiąże z tą tematyką. Ja przygotowałem taką krótką prezentację, którą udostępnię. No właśnie, drugi korpus polski. Kim byli żołnierze generała Andersa? To jest temat, pytanie, które wywołuje mnóstwo różnych tematów i można by mówić bardzo dużo na ten temat. Spróbuję podołać wysoki poprzeczce, którą mi tutaj Paweł wyznaczył. I bym zaczął od opowieści o samym generale, też był żołnierzem drugiego korpusu, dowódcą. Jest to postać wspaniała, ale obrosła też wieloma legendami, mitami.
Nie podołałbym dzisiaj zmierzyć się ze wszystkimi i opowiadać pełną jego historię. Wystarczy powiedzieć, że jest to postać na tyle skomplikowana, że tak naprawdę do dziś nie doczekała się takiej pełnej biografii. Nie znalazł się dotychczas historyk, który by się zmierzył z tą postacią. W zeszłym roku ukazał się wspaniały album wydany przez Instytut Pamięci Narodowej, gdzie jest bardzo dużo tutaj trzech historyków. No ale jest to album. Jest tam potężny wstęp opisujący życiorys generała, ale to wciąż nie jest naukowa monografia, biografia. I to pokazuje skalę postaci i stopień skomplikowania. No to jest to postać legendarna. I myślę, że trudność z uchwyceniem jej w książce polega na tym, że właśnie wokół niej ogniskuje się mnóstwo innych historii. Znaczenie tejże postaci dla historii jest ogromne, ale też ogromne są emocje narosłe wokół tego. Także mam nadzieję, że prędzej czy później taka praca powstanie. Będę kibicował, no ale tak jak mówię, do tej pory jedna zwarta praca, taka z krwi i kości, biografia generała jeszcze nie powstała. Tak, mam tutaj obraz, gdzie taki wyidealizowany generał na podstawie zdjęcia, ale tutaj jest też pewna drugie oblicze, które było równie często przedstawiane, teraz już może mniej znane, ale Władysław Anders był też symbolem dla komunistycznej propagandy, symbolem tego zagrożenia i to, co próbowano wmawiać polskiemu społeczeństwu tutaj po wojnie w Polsce, uosobienie całego zła, faszyzmu, no wszystkich możliwych zarzutów, które kierowano pod całymi polskimi siłami zbrojnymi na Zachodzie. Anders i dla ludzi, i dla polskiej emigracji, i dla polskiej kultury, ale też dla właśnie władz komunistycznych stał się symbolem całych polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Przytoczę tutaj taką anegdotę, fragment wspomnień Stanisława Stasiaka, to był jeden ze spadochroniarzy od Sosabowskiego. On wrócił do Polski po wojnie i był przesłuchiwany przez służby i go spytali, czy był u Andersa. On powiedział, nie, u Andersa nie byłem. Aha, no to go wypuścili. Bo rzeczywiście później miał, on był zwalniany z pracy i tak dalej, był represjonowany. Natomiast pierwszy, tak było to zrośnięte w myśleniu, że polskie siły zbrojne na Zachodzie, Anders. Bo też po wojnie, w pierwszych latach powojennych Anders stanął na czele armii. No i stał się jej przywódcą politycznym. W jednym z przywódców, ale takim najbardziej charakterystycznym, najbardziej charyzmatycznym. Także to był jeden z powodów, dla którego został pozbawiony obywatelstwa właśnie przez władze komunistyczne, razem z grupą ponad 70 innych oficerów. No i osoby związane z Andersem były bardzo, bardzo represjonowane. Tutaj takie było najczęściej. Pierwsze to było sprawdzenie właśnie od Andersa. No właśnie, kim był Anders? Anders miał takie nazwisko, wskazuje właśnie na niemieckie, ze szlachty tutaj kurlandzkiej, pochodzenia kurlandzkiego. Co ciekawe, jego bracia również zostali oficerami, także rodzina, która się bardzo spolonizowała. Jego z racji wyborów jakby biznesowych, jego ojca, on w różnych miejscach mieszkał w Polsce, no w każdym razie na studia trafił do Rygi i swoją służbę wojskową zaczynał w armii carskiej. I tak i okazał się być w czasie I wojny światowej wspaniałym kawalerzystą. Miał wiele, wie, był bardzo ceniony, miał był
kilkukrotnie ranny, ale też wielokrotnie odznaczany. No, zyskał bardzo dużą popularność, to może za dużo powiedziane, ale taką dobrą opinię. Był cenionym oficerem. Później przeszedł przez pierwszy korpus polski w Rosji. Był w wojskach wielkopolskich, tam skierowany przez Piłsudskiego, żeby pomóc powstańcom wielkopolskim. No i później walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. No właśnie, wspaniały kawalerzysta, tutaj zdjęcie z 1934 roku, no bo ten sport, no to jest przede wszystkim kawalerzysta, tak był kojarzony przed wojną, ale miał w czasie wojny polsko-bolszewickiej bardzo ciekawy epizod. Moim zdaniem nigdy nie spotkałem się z podobnym wyczynem, żeby kawalerzysta zdobył Order Virtuti Militari za no, misję lotniczą. Prawdopodobnie po koleżeńsku został zaproszony do lotu kilkukrotnie co najmniej samolotem nad liniami. No i akurat tak szczęśliwie udało mu się rzucić bombą, bo to ręcznie wówczas się wyrzucało bomby, że zniszczył bolszewicki samochód pancerny. To powstrzymało jakieś tam natarcie. No coś niesamowitego. Myślę, że ten obrazek z jednej strony na koniu, z drugiej strony tutaj z tym samym, pokazuje jego charakter. To był zagończyk, to był kawalerzysta, to był wspaniały jeździec, fascynujący się końmi, znakomicie posługujący się szablą. No taki, niektórzy go wręcz porównywali z Kmicicem z literackim. No bo on brawurowe te różne akcje miał, jeszcze zaczynał je w czasach właśnie służby w armii carskiej, ale i w czasie wojny polsko-bolszewickiej wiele tych jego zagonów i walk miały no taki spektakularny wymiar. Natomiast to nie było tak, że no to był tylko taki, można by pomyśleć, że jeździec zabijaka. Natomiast on był też wykształcony, skończył studia na Politechnice w Rydze, ale też skończył wyższą szkołę wojenną we Francji, w Paryżu. I był na tyle dobrym oficerem, że kiedy w 1926 roku doszło do przewrotu majowego, on był szefem sztabu obrony Warszawy, ale po stronie rządowej, czyli walczył przeciwko Piłsudskiemu. No, to nie zaszkodziło jego karierze nijak. Wkrótce później został dowódcą jednej z brygad kawalerii. Ta kariera nie uległa wyhamowaniu. On brygadą kawalerii dowodził bardzo długo i w 1939 roku ruszył na wojnę na czele Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. To jego dowodzenie w 1939 roku bywa różnie oceniane. Bywają krytyczne opinie co do jego zrozumienia, jego jakby zamysłu, jego przełożonych, że on nie zrealizował dwukrotnie co najmniej jakichś takich rozkazów i zamierzeń przełożonych. Można to wytłumaczyć. Nie stawiam się tu w roli adwokata generała Andersa, ale można to wytłumaczyć jednak chaosem, który już po kilku dniach zapanował w polskiej armii, bo na pewno nie było powodowane tchórzostwem. To zupełnie nie pasowało do tej postaci. Zresztą jego grupa kawalerii, bo on najpierw dowodził brygadą, później jeszcze mu podporządkowano dodatkowe jednostki, dużym zgrupowaniem kawalerii, tu dowodził w rejonie Warszawy i później na Lubelszczyźnie, no ona biła się bardzo dobrze. Anders był w 1939 roku dwukrotnie ranny, w tym za drugim razem dosyć ciężko, no i dostał się do niewoli sowieckiej. No i w takiej kondycji się w niej znalazł. Siedział na Łubiance, był może nie torturowany, ale był bardzo brutalnie traktowany.
I z jego wspomnień wynika, że no, to prędzej czy później by zmarł. No, ale nie zmarł dlatego, że zaszły zmiany, a mianowicie Niemcy zaatakowały Związek Radziecki i doszło do porozumienia między zachodnimi aliantami a Moskwą i w efekcie tego też układu Sikorski-Majski, na podstawie którego zdecydowano o stworzeniu Armii Polskiej w Związku Radzieckim, w Związku Sowieckim. I tutaj no, polska strona miała inne pomysły, ale to Rosjanie wskazali na Andersa. I no, też fakt był taki, że po prostu inni kandydaci, którzy by mogli na to stanowisko pasować, no po prostu nie żyli, bo oni by zostali zamordowani w Katyniu, o czym jeszcze wtedy nie wiedziano. Zresztą natychmiast Anders, jak został dowódcą tej armii, zaczął szukać oficerów, no bo jakżeż tworzyć armię bez oficerów. I natychmiast nabrał podejrzeń i zaczął zadawać niewygodne pytania władzom sowieckim. Tworząc tą armię, tak naprawdę on sobie zdawał od samego początku sprawę z tego, że to jest pewnego rodzaju misja ratunkowa wobec Polaków, którzy znaleźli się na terenie Związku Sowieckiego, nawet nie tyle Polaków, co obywateli polskich, obywateli Rzeczpospolitej w tych granicach sprzed września 1939 roku, dlatego że sam przeżywszy traktowanie w sowieckim więzieniu, zdawał sobie doskonale sprawę z tego, jak może wygląda rzeczywistość łagrów i że ci ludzie już zaczynają znajdować się, wielu z nich, na skraju wycieńczenia, zaczynają chorować, że to tak naprawdę jest kwestia miesięcy, kiedy zaczną wymierać. Tak wyglądała rzeczywistość łagru, więc to był taki ratunek. W związku z tym, oprócz takiego zadania stricte militarnego, stworzenia formacji wojskowej, no on też od razu zaczął tworzyć struktury przylegające do tej armii. Znaczy, do tej armii byli przyjmowani absolutnie wszyscy, którzy zdołali dotrzeć do tych obozów, w których się formowano. Również trochę nie patrzono na narodowość, na czy to jest kobieta, czy dziecko. Starano się jak najwięcej. No, też do tej armii przylepiło się mnóstwo, szukało tam ratunku, mnóstwo ludzi, którzy no, nie było szansy, żeby ich włączyć w szeregi armii. No, bo tak jak mówię, no, na różne sposoby je wprowadzano do armii. Tworzono jakieś oddziały małoletnich, pomocniczą wojskową służbę kobiet. Chodziło o to, żeby na papierze jak najwięcej racji żywnościowych było, żeby od władz sowieckich dostawać żywność, no, dlatego że warunki, gdzie formowane były armia, były ciężkie, tam ciężka zima, ta z 1941 na 1942 rok. No, to, że ta zima była ciężka, no, uratowała w ogóle Związek Sowiecki, tak wyhamowała postępy Niemców. No i dała się bardzo we znaki tutaj Polakom, którzy znaleźli się w tych obozach. To było karkołomne zadanie, tworzyć armię w takich warunkach. Bo no, przy braku kadry instruktorskiej, oficerów, garstce oficerów, trochę tych oficerów zresztą ściągnięto z wojsk Wielkiej Brytanii, żeby no, jakoś zasilić. Cały czas trwało szukanie. Sowieci odpowiadali cynicznie, że no, gdzie mogą być oficerowie. Pewnie uciekli. No, Anders pytał, bo rozmawiał o tym ze Stalinem, ale dokąd? Mówi, no chyba do Mandżurii. No jakieś bzdury kompletne, bezczelne. Po prostu to ci ludzie byli w Katyniu, Charkowie, Miednoje i wielu innych miejscach zabici. Więc to było bardzo trudne. W jakiś sposób wymowne jest to zdjęcie, które teraz widać.
Dla bardzo, jak się ktoś zna na uzbrojeniu i szkoleniu, jak się przyjrzy i wnikliwie, to ten żołnierz na przedzie, który uczy strzelania, tam odwrotnie zamontował tłumik w tym karabinie. Źle zamontowano odwrotnie. No, po prostu brak kadry, ale też warunki potworne, brak uzbrojenia, głód i tak dalej. Niemniej ta armia powstawała, znaczy powstały oddziały. Niezależnie od tego, jak bardzo schorowani byli ci ludzie, jak było kiepskie wyposażenie, uzbrojenie, to była jedyna szansa, żeby przetrwać. Natomiast gdzieś już w 1942 roku, kiedy z jednej strony Stalin okrzepł, trochę wyhamowały, bardzo wyhamowały postępy Niemców, no, bardzo usztywnił swoje stanowisko i tak naprawdę dążył do pozbycia się tej armii. Nie bardzo mógł tutaj jakieś rozwiązanie siłowe, no bo jednak to była armia sojusznicza, tutaj kwestia Wielkiej Brytanii, a wkrótce później też Stanów Zjednoczonych, te naciski zaczęły odgrywać rolę. No więc ograniczenie racji żywnościowych, no przeróżne preteksty, żeby się tej armii pozbyć. I tutaj wśród Polaków była podzielone jakby zdania, co należy postąpić. Naczelny wódz Władysław Sikorski, jego otoczenie uważało, że ta armia za wszelką cenę powinna pozostać na terenie Związku Sowieckiego, dlatego że to stamtąd najszybciej się da wrócić do Polski, no i żeby ona miała wpływ, żeby to stamtąd wracać do Polski, żeby odzyskiwać niepodległość, żeby w tym uczestniczyć, żeby być z tą Armią Czerwoną, jak wkroczy na teren Rzeczpospolitej. Anders z kolei, który wydaje się, że no, lepiej znał Rosję i dużo bardziej się obawiał, tym bardziej, że już jakieś takie przesłanki wokół Katynia, tych zaginionych oficerów były, był zwolennikiem, żeby wyprowadzić tą armię, póki Sowieci nie zmienili zdania i na przykład nie zaczną robić jakichś no, rzeczy strasznych. Wiedział, że układ polityczny się zmienia i że to jest chwila. I sam w sumie zaczął dążyć do opuszczenia Związku Sowieckiego. I tak też się stało. Tutaj tak naprawdę decyzja nie była polska, to ustalili Brytyjczycy ze Stalinem. Oni potrzebowali, Brytyjczycy potrzebowali wojska na Bliskim Wschodzie, bo gołocili swoje dominia z wojsk, bo były potrzebne do walk z Niemcami. Tymczasem tam się zaczynały różne niepokoje, ruchy wyzwoleńcze wśród Arabów. Więc obecność polskiej armii byłaby dla nich z korzyścią, a jednocześnie no, trochę tam poprawiała relacje ze Stalinem, no więc zapadła taka decyzja i różnymi drogami, między innymi przez Morze Kaspijskie, wylądowali w Iraku. Tu została ta armia przeformowana na armię polską na wschodzie. I teraz no, trzeba by powiedzieć, że no, nie wszyscy, którzy dotarli do obozów w Rosji, znaleźli się na Bliskim Wschodzie, dlatego że no, bardzo dużo tych ludzi umarło po drodze. Tam była epidemia chorób, tyfusu, wycieńczone organizmy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no, takie obrazki jak właśnie trzech małych chłopców w hełmach korkowych, to jednak nie jest armia Andersa. Dzieci, sieroty ocalone z tych łagrów, no, starano się wysłać w różne miejsca. One trafiały tak naprawdę na całym globie, w Meksyku, w Indiach, w różnych miejscach, w Republice Południowej Afryki. I tak samo i opiekunowie, ich mnóstwo cywilnych osób w ten sposób ratowano.
Także no to nie wszyscy, których szacuje się, że tam około 110 tysięcy z Rosji wyszło z Andersem. No, część z nich no, po prostu została ulokowana, żeby doszła do siebie w różnych miejscach na ziemi. Natomiast ci, co zostali, no tutaj już zaczęła się formowanie nowoczesnej armii, bo to, co się działo w Związku Sowieckim, tam się udało sformować oddziały, one były nawet uzbrojone, część, jedna dywizja była w zasadzie uzbrojona. Ale no, bardzo słabo i to umundurowanie no, nie mogło się równać z tym, co dostali polscy żołnierze na Bliskim Wschodzie, te wyposażenie brytyjskie. W porównaniu z tym, no to nie była ziemia. No, ja pamiętam takie wspomnienia też, któryś z żołnierzy opisywał, mówi, że z jednej strony cierpieli głód, myśleli bez przerwy o jedzenie, ledwo to przetrwali, wylądowali w tym Iraku, dostali sorty brytyjskie i to nie dość, że pełno jedzenia i trzeba było uważać, żeby nie zacząć chorować. Tutaj służby medyczne miały problem z przejedzeniem, bo rzucali się na jedzenie ci żołnierze. Ale że dostał trzy rodzaje szczotek do butów, do czyszczenia butów, mnóstwo różnych przyrządów i tak dalej. Wszystko co najlepsze, coś o czym nie mogli śnić nawet tam, będąc w Związku Sowieckim. I pod tym względem na pewno ci ludzie odetchnęli, dochodzili do siebie również psychicznie. To było też tak, że to były potężne traumy. Część ochotników spośród tych żołnierzy na Bliskim Wschodu trafiła do Wielkiej Brytanii. Spośród nich rekrutowano, no bo formacje w Wielkiej Brytanii cierpiały na brak żołnierzy szeregowych przede wszystkim. I tu rekrutowano ochotników do brygady spadochronowej przede wszystkim, do lotnictwa i trochę do marynarki wojennej, trochę do dywizji pancernej, ale przede wszystkim brygada spadochronowa, lotnictwo, tam były największe deficyty. No i opisy, żeby później tych ludzi tam z Wielkiej Brytanii, żeby ich odzwyczaić od przejadania się do zdrowego, do gimnastyki i tak dalej, po tym co przeszli, były bardzo trudne, było pewnego rodzaju pęknięcie. To pęknięcie zresztą było obecne wśród żołnierzy również na Bliskim Wschodzie, no bo tam spotykali się z jednej strony przerzucano oficerów z Wielkiej Brytanii i oni byli nazywani, ponieważ no, w oczach tych ludzi, co przeszli przez łagry, no to oni przyjeżdżali z raju, no mieli wygodnie, no co to tam taka wojna. Więc ich nazywano lordami, tych, co przyjeżdżali z Anglii. Dołączyła też Brygada Karpacka, która już walczyła na pustyni od 1940 roku, samodzielna Brygada Strzelców Karpackich. Ich nazywano faraonami z kolei. No a ci z łagrów no, byli nazywani właśnie buzułkami między innymi i tak dalej od nazwy jednego z obozów. Najmniej przychylne były te przezwiska. No były pewnego rodzaju pęknięcia i tarcia, no i to dosyć szybko się udało zaleczyć, no ale było takie zjawisko. Także takie mieliśmy tutaj trzy części składowe. To był taki tygiel, w którym różne jednostki formowano, przerzucano tych żołnierzy, żeby jak najlepiej wykorzystać. I pod koniec 1943 roku zaczęto z tej Armii Polskiej na wschodzie, gdzie było dużo ośrodków szkoleniowych, gdzie tych żołnierzy było bardzo dużo, też tutaj pod naciskiem brytyjskim wydzielono drugi korpus, czyli taką jednostkę typowo bojową. I to Anders stanął na czele właśnie tejże jednostki. I taka była właśnie droga do samego drugiego korpusu. Natomiast opowiadałem o tym wszystkim, całą tą historię, żeby no, bardzo często, może nie mylnie, ale upraszcza się całą opowieść i mówi się o armii Andersa. Tak? I trochę to tak naprawdę były dwie różne armie i jeszcze korpus później. No,
spróbowałem to uporządkować. Także pod koniec 1943 roku powstał drugi korpus polski, który później zostaje przerzucony do Włoch. I parę słów też może tutaj o składzie narodowościowym tego drugiego korpusu, bo powiedziałem, że Anders przygarniał nie tylko Polaków, ale po prostu obywateli Rzeczpospolitej. No, druga Rzeczpospolita była państwem wielonarodowym, a zwłaszcza na Kresach Wschodnich, które zostały zagarnięte przez Związek Sowiecki i z których deportowano bardzo dużo ludzi, nie tylko oficerów i tak dalej, ale urzędników, no w zasadzie każdego, który był niewygodny dla nowej władzy, który posiadał coś. Tak naprawdę no bardzo dużo było powodów, czasem przypadek decydował, byli zsyłani i to oni znaleźli się. Bardzo często to byli Białorusini, Ukraińcy i Żydzi, których bardzo dużo było na wschodnich Kresach. Oni byli, jak tutaj są badania, tutaj się powołam, na przykład jest profesor Jerzy Grzybowski, on jest, no, jakieś ma korzenie polskie, ale generalnie Białorusin, obecnie mieszka w Warszawie już od lat, no, uciekł z Białorusi. On badał właśnie losy żołnierzy jakby narodowości białoruskiej. No i to bardzo duże liczby wychodziły. I ci ludzie później w tej diasporze białoruskiej odgrywali bardzo ważną rolę. No to byli ludzie, którzy właśnie no, czegoś się nauczyli, no, mieli pewną świadomość. No i to samo z Ukraińcami. Tutaj z kolei przypominam sobie badania pani Machtel-Twenken, która między innymi też zajmowała się biografiami maczkowców, ale no, to jest pani, która mieszka w Belgii, mieszkała, nie wiem, może teraz w Polsce, bo o Krakiem, w każdym razie Belgijka, i ona się zainteresowała wspólnotą ukraińską i polską, która akurat w Belgii wyrosła, bardzo silnie był ten element maczkowców, tak, były z żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, a oni właśnie do Maczka trafili przez drugi korpus, ci Ukraińcy. Więc ten element też ważny. No i Żydzi. Żydzi, tutaj jest kilka elementów wartych wspomnienia. Dlatego, że przy okazji Anders przyczynił się do powstania tak naprawdę początki armii izraelskiej obecnej, to jakieś korzenie, jakaś baza właśnie wywodzi się z Armii Polskiej na Wschodzie i drugiego korpusu. Gdyż około 3 tysięcy, różnie się szacuje, nawet 3,5 tysiąca żołnierzy narodowości żydowskiej, przed wojną obywateli polskich, zdezerterowało, często z bronią. Jakby, bo dlatego, że dotarli do siebie, do ziemi obiecanej. Gdyż drugi korpus i Armia Polska na Wschodzie była rozlokowana później w Iraku, a później w Palestynie i w Jerozolimie. I decyzją Andersa, generała Andersa, jego osobistą Andersa, było zaniechanie ścigania tych ludzi. On uznał, że to nie ma sensu, że jeżeli oni nie chcą walczyć, to zmuszanie ich i karanie ich i tak dalej, czego się domagały na przykład administracja brytyjska, że to jest kompletnie bez sensu. I tak naprawdę no, polskie władze przymykały na to oczy. Wydaje się, że to było dobre rozwiązanie, bo inne zachowania, na przykład które w Wielkiej Brytanii powodowały jakieś tam konflikty, napięcia, bunty się zdarzały. Był taki epizod, że żołnierze żydowscy nie chcieli walczyć, poprosili Brytyjczyków o przeniesienie do nich. No nie miało to sensu. Anders chyba słusznie to zdiagnozował, że nic z tego nie będzie, jeżeli nie chcą walczyć. Natomiast to nie znaczy, że wszyscy Żydzi, którzy dotarli do Palestyny, nie znaleźli się w drugim korpusie. Bardzo dużo żołnierzy. I tutaj jest taki wymowny dowód tego.
Nagrobki żydowskich żołnierzy drugiego korpusu. Zresztą tak samo tą drogą docierali wśród ochotników, o tak, wśród ochotników, którzy pojechali do Wielkiej Brytanii, byli również ludzie, żołnierze z żydowskiego pochodzenia. No i oczywiście no, Polacy, o tym nie mówię, wrócę jeszcze do takich pewnie, jacy to Polacy byli, kto tam był, to jeszcze za chwilę. Ale o jeszcze jednym nietypowym żołnierzu tu. Zresztą nie był to jedyny taki żołnierz drugiego korpusu, miś Wojtek. Znaczy, to nie był jedyny zwierzak w drugim korpusie, ale to jest jedyny żołnierz. Tak? On miał rzeczywiście legitymację, rzeczywiście był na stanie po prostu i no, taki zabieg, żeby oszukać władze brytyjskie, administracyjne. Formalnie był żołnierzem drugiego korpusu. Ja też tą tutaj miłą postać postanowiłem przywołać też dlatego, że z naszej optyki to może wydawać się dziwne, ale bardzo często w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w starszym pokoleniu, jeśli ktoś kojarzył w ogóle polskie siły zbrojne na Zachodzie, cokolwiek, że coś takiego było, to najprędzej lotników z dywizjonu 303 i misia Wojtka właśnie. Że Anders nazwisko albo jakiś tam Sosabowski czy coś, to w ogóle nie. Natomiast miś Wojtek, ponieważ tam była jakaś, taka była książeczka dla dzieci, która to przywoływała, to był wśród Anglików znany. Zresztą jak książę Karol odwiedzał Instytut Polski imienia generała Sikorskiego w Londynie, to właśnie o tym powiedział, że o tak, tu miś Wojtek, to, bo tam stoi rzeźba taka, to ja mówię, to ja to znam z dzieciństwa i tak dalej. No i to jest pewnego rodzaju dylemat, bo tutaj się z tym wiąże, bo trzeba się zastanowić, uważnie używać takiego symbolu, no bo no, to jest z jednej strony bardzo fajny, nośny sposób, symbol opowiadania o polskiej historii, o drugim korpusie, o jego żołnierzach, ale z drugiej strony jest ta obawa, że no to jest takie przesadne oswojenie, że gdzieś się zapomina o dramacie tych żołnierzy, o tym, co przeszli przed i po służbie w drugim korpusie, bo przecież dalsze losy powojenne te bardzo często były dramatyczne. No, wracali do Polski, byli represjonowani albo zostawali na Zachodzie i byli bez środków do życia. Więc tutaj no tak nie jestem ostrożny przy przywoływaniu tej postaci, dlatego żeby nie spłaszczyć całej historii drugiego korpusu, jego żołnierzy, no właśnie do takich anegdotek o niedźwiedziu, co nosił pociski pod Monte Cassino. To jest za poważne tematy, żeby to tak sprowadzić, a to jest bardzo wygodne, bardzo wygodne. Tutaj wspominałem o strzelcach karpackich. No i teraz parę słów o samym drugim korpusie, o tych ludziach. Dlatego, że tak jak wspominał Paweł, no, opisywanie tego, co choćby w Wikipedii Państwo mogą sprawdzić, nie wiem, szlak bojowy drugiego korpusu, ja mogę tylko powiedzieć, że no, to drugi korpus to nie tylko Monte Cassino. To przede wszystkim Monte Cassino, ale nie tylko, że zaczynali walkę już jesienią w Apeninach. Szturm na Monte Cassino i późniejsze walki. To tylko początek. Tak naprawdę najbardziej spektakularną bitwą przeprowadzoną przez generała Andersa i jego żołnierzy, to wydaje mi się wyzwolenie Ancony. To był taki pościg wzdłuż wybrzeża po przełamaniu tej linii obronnej pod Monte Cassino. Później korpus został przerzucony na skraj półwyspu i wzdłuż wybrzeża w stronę Ancony uderzał. I to było właśnie rajd w stylu Andersa, takich złotych czasów kawaleryjskich. To między innymi o to chodziło, żeby nie pozwolić Niemcom, którzy byli mistrzami w organizowaniu obrony. Oni przecież
od 1943 roku głównie się bronią i na froncie wschodnim, i na innych frontach. Byli mistrzami w organizowaniu walk obronnych i zadawaniu kontruderzeń. Chodziło o to, żeby nie dać im się czasu pozbierać. I to było świetnie przeprowadzone, świetnie dowodzone, ale też świetnie wykonane. Dlatego, że drugi korpus zdołał też osiągnąć jedną rzecz. No jednak było trochę tego czasu i ta zima i ten okres na Bliskim Wschodzie pozwolił znakomicie wyszkolić tych żołnierzy. Oni jednak opanowali sprzęt, opanowali funkcjonowanie. No proszę sobie wyobrazić, jaki to musiał być postęp, że od czasów właśnie tego żołnierza, który źle zakłada tłumik na karabin maszynowy, to był jednak korpus zmechanizowany, posługujący się najnowocześniejszym wówczas uzbrojeniem. Najlepszymi, ja nie mówię, że te czołgi alianckie były najlepsze tam, bo nie będziemy tutaj się, nie to jest tematem, tam porównywanie tych konstrukcji, natomiast one były nowoczesne. Łączność, współdziałanie broni, lotnictwo, artyleria, to wymagało naprawdę wyszkolenia i już pod Monte Cassino oni pokazali, że potrafią, że to jest nowoczesna, dobrze zorganizowana jednostka, świetnie funkcjonująca. To zresztą jest bardzo typowe dla polskich sił zbrojnych na Zachodzie, ten nacisk na szkolenie, no bo to był jeden ze sposobów oszczędzania krwi żołnierskiej. Znaczy taka świadomość, że im lepiej będziemy wyszkoleni, tym mniej nas zginie, a my jesteśmy potrzebni, nas trudno zastąpić. Polskie siły zbrojne na Zachodzie cechowało właśnie ta dążność do wyszkolenia, chęć szkolenia się u nauki. I do czasu zakończenia walk, kiedy zaczynały być przestoje i takie ten, no to wtedy może tak, ale w okresie walk, niezwykła dyscyplina. Poza okresem walk, no wiadomo, trzeba było odreagować. Znane są opisy, że i alkohol był pity i produkowany nawet, i różne rzeczy się działy. Natomiast w czasie samych walk to był niezwykle zdyscyplinowany żołnierz. I tak samo drugi korpus, to był wyjątkowo dzielnie się bijący. Szlak drugi korpus zakończył pod Bolonią w 1945 roku, kapitulacja Niemiec, ale tam bitwa pod Bolonią też bardzo piękna karta. Niemniej takim najbardziej znanym rozdziałem jest szturm na Monte Cassino. Bitwa nieco kontrowersyjna, dlatego że zarzuca się Andersowi, że podjął się zadania wysłania korpusu zmechanizowanego w góry. Naraził go właśnie na straty. To, czego unikali polscy dowódcy. Nie chcieli wykrwawiać polskich jednostek. Ale to, że nie chcieli wykrwawiać polskich jednostek, to nie znaczy, że nie chcieli się bić. Oni nie chcieli wykrwawiać jednostek, wojska w działaniach, które są nieskuteczne. Nieskuteczne militarnie i politycznie. Anders uznał, że zdobycie Monte Cassino, którego wcześniej nie zdobyły inne wojska sojusznicze, przyniesie polskiemu żołnierzowi rozgłos. Rozgłos, który wzmocni sprawę polityczną i że wówczas warto się bić. To jest to odwieczne pytanie, może nie odwieczne, ale od 200-300 lat Polaków, czy bić się, czy nie bić. Profesor Wieczorkiewicz świętej pamięci odpowiadał na te dylematy historyczne, że to zależy. To zależy właśnie od warunków. Co można uzyskać i ile stracić. Że tak podpowiada pewnego rodzaju kalkulacja polityczna i też no, taka zdroworozsądkowa. I Andersowi wyszło, że warto, że zyski polityczne są warte ryzyka śmierci iluś żołnierzy. W istocie było tak, że no Polacy nie zdobyli Monte Cassino, oni zajęli ruiny, jak Niemcy się wycofali, bo nie taka była rola. Oni mieli ściągnąć na siebie uwagę Niemców tym uderzeniem, wprowadzenie świeżych sił i tak dalej, to przyciągało uwagę Niemców. W czasie, gdy linia obronna została przełamana zupełnie gdzie indziej. I Anders się na to zgodził. Też
Generał Soskowski, ówczesny naczelny wódz, nie zabronił przyjmowania tego zadania, ale krytykował go. Mówił, że do Andersowi powiedział, że pióropusz się pany biały śni, wodza. Andersowi nie tyle się śnił pióropusz, chociaż on lubił się pokazywać jako wódz, miał doskonałą sylwetkę, umiał się prezentować, ale właśnie chodziło o te zyski polityczne. Przy czym jednak okazało się, że nie do końca miał rację. Znaczy, zdobycie Monte Cassino było takim bardzo chwilowym, głośną sprawą, dlatego że kilka dni później został zdobyty Rzym, to przyćmiło nagłówki prasowe, a 6 czerwca, czyli tak naprawdę 2-3 tygodnie później, lądują alianci w Normandii i front włoski w ogóle znika z mediów światowych i z opinii publicznej i tak dalej, więc ta kalkulacja trochę tutaj się pomyliła, Anders. Trochę. Gdzieś tam jednak jest w tej mitologii bitwy, która jest też znana na Zachodzie. To jest jedna z tych bitew, która jest znana przynajmniej w kręgu kulturowym zachodnim. Nie powiem, że na całym świecie, bo to byłaby przesada, i ten udział Polaków jest odnotowywany jednoznacznie pozytywnie. Więc kim byli żołnierze drugiego korpusu? No, byli też zdobywcami Monte Cassino. To takie skojarzenie. I opowieść o Monte Cassino chciałbym też wykorzystać do opowiedzenia trochę o składzie społecznym tych żołnierzy. Dlatego, że w czasie bitwy jeszcze trwała bitwa, jeszcze te gruzy nie zostały zajęte, jeszcze tutaj grzmiały działa, a w nocy z 17 na 18 maja, czyli na parę godzin przed tym zajęciem ruin Monte Cassino, Feliks Konarski napisał słynną pieśń Czerwone maki na Monte Cassino. I to jest jeden element. On był żołnierzem korpusu, tak? Poeta, pod słynnym pseudonimem artystycznym Refren. A muzykę napisał Alfred Schütz. To był żydowskiego pochodzenia artysta, muzyk, który również był żołnierzem drugiego korpusu. I jeszcze nie minęło tam ledwie parę tygodni, a ukazał się ten tekst i partytura, ukazał się drukiem. Tutaj widać pierwszą stronę tego pierwodruku. Dlatego, że w drugim korpusie były rozwinięte, tak samo na całej Armii Polskiej na wschodzie, bardzo rozwinięte te wszystkie komórki zajmujące się kulturą, oświatą, dlatego że ci ludzie często po przejściach, często bardzo młodzi, wymagali kształcenia również takiego przywrócenia im godności ludzkiej, więc poprzez sztukę, kulturę, ale też dostarczania informacji, więc mnóstwo organów prasowych. Mnóstwo różnych gazet się ukazywało, druki i tak dalej. Wspaniali graficy, którzy znaleźli się w szeregach, oni wszyscy mieli szansę, byli jakoś zaangażowani. Ta pieśń stała się takim jednym z nieoficjalnych hymnów, chyba nie jednym, chyba najbardziej znanym hymnem, takim pieśnią związaną z drugim korpusem. Wykonywany też przez wspaniałych artystów, którzy się znaleźli w szeregach. Już w 1946 roku ta pieśń została wykorzystana w filmie, również nakręconym w drugim korpusie. To jest opowieść o tułaczce, tak naprawdę o szlaku bojowym drugiego korpusu, o żołnierzach, o tym wszystkim, co dzisiaj mówię w sposób filmowy. Film odświeżony parę lat temu. I tam właśnie można usłyszeć to pierwotne wykonanie tej pieśni Czerwone maki spod Monte Cassino. Ten film mógł powstać, dlatego że Michał Waszyński przed wojną
No, taki jeden z najpopularniejszych reżyserów, no, masowo produkował te filmy, również był żołnierzem drugiego korpusu. I można by tak wymieniać bardzo, 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 bardzo wielu artystów, grafików. No, ciężko powiedzieć, że Melchior Wańkowicz był żołnierzem korpusu, no, ale znalazł się tam jako korespondent wojenny. Jego książka, jego opowieści, później Gawędy, później po powrocie do Polski w telewizji, jak on opowiadał i tak dalej, no w jakiś sposób rozsławiły to, a na pewno umocowały całą historię w polskiej kulturze. Dlatego to jest tak, że ja mam wrażenie, że bardzo często my nawet nie znamy, my jako mówię tutaj w Polsce, nie znamy historii drugiego korpusu, czy Andersa, może z lekcji historii, nie w tym samym stopniu, co raczej właśnie z lekcji, nie wiem, polskiego, z akademii, na których są śpiewane, jest śpiewane właśnie Czerwone Maki, z mnóstwa różnych opowieści, z książek i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się to szalenie istotne, żeby wrócić do tego w kontekście tych karykatur, które pokazywałem na początku, PRL-owskich, no, że tego się nie udało zohydzić, że ta próby tutaj komunistów, żeby to zniszczyć się nie udało. Anders nie doczekał i wielu jego żołnierzy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1989 roku marzył sobie o tym. Jak w 1947 roku rozwiązywano polskie siły zbrojne na Zachodzie, to powiedział, że przyjdzie dzień, że te sztandary wrócą do Polski. Takie symboliczne wydarzenie odbyło się na początku lat 90., kiedy kombatantów z całego świata zaproszono, weteranów polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Był taki zjazd. Ja tam byłem wtedy jako nastolatek. Wtedy ich było jeszcze bardzo wielu. No, dla nich to było wielkie przeżycie. Bardzo często to byli ludzie, którzy nie pamiętali w ogóle Polski. Byli tak naprawdę mentalnie w Polsce pierwszy raz, bo jako dzieci byli zabrani, ale skąd byli zabrani? Spod Lwowa, spod, nie wiem, różnych innych miejscowości, które już nie leżą w Polsce. Rozmawiałem też z jedną z pań kombatantek, która służyła w drugim korpusie, która mieszka w Londynie, znaczy ona już nie żyje, wówczas mieszkała. Pytałem się jej, czy nie chciałaby odwiedzić Polski. Mówi, proszę pana, mojej Polski już nie ma. Ja nie mam tam po co pojechać, bo to jest obecnie bodajże wtedy, bo chyba to na Ukrainie ona pochodziła z jakichś rejonów też tam gdzieś w rejonie Lwowa. Więc tak jak tutaj mówiłem, losy dramatyczne. Duża część z nich rozstała się z ojczyzną. Ale część wróciła i to dosyć, dosyć masowo, bo jeszcze chciałem na koniec opowiedzieć o jednej grupie żołnierzy drugiego korpusu, często pomijanych. Otóż są to żołnierze, którzy byli żołnierzami Wehrmachtu. Dostawali się do niewoli. To byli Polacy, którzy pochodzili z terenów, które zostały włączone bezpośrednio do Rzeszy. No, czyli Pomorze, Śląsk, no i znaczna część Wielkopolski. Więc oni byli traktowani jako obywatele III Rzeszy. W związku z tym byli mobilizowani, trafiali do przymusowej służby wojskowej i później dostawali się do niewoli. No i to był w sumie łakomy kąsek dla polskich sił zbrojnych na Zachodzie, żeby uzupełnić szeregi, a dla tych żołnierzy, którzy się tam znaleźli, był to droga do wyrwania się z bardzo nieciekawej sytuacji. Otóż chodziło o to, że bardzo często, jak trafiali do obozów jenieckich wraz ze swoimi niemieckimi towarzyszami broni, to byli tam potwornie traktowani przez tych Niemców. Zwłaszcza jeżeli już w okresie, kiedy zgłosili akces albo ogłosili swoje obywatelstwo, że starają się o przeniesienie, to byli potwornie traktowani, bici itd., itd. To były dramatyczne, dramatyczne wybory. Z kolei często no, jakiś tam Jankesi, którzy gubili się w realiach europejskich,
a pilnowali tych obozów jenieckich, nie bawili się w subtelności, czy to jest Polak w niemieckim mundurze. I też nie traktowali Polaków dobrze. Więc to była jakaś tam sposób, żeby się wyrwać. Do drugiego korpusu też trafiło mnóstwo ludzi, tak zwanych VIP-sów z Europy Zachodniej, czyli ludzi, którzy zostali wywiezieni na roboty przymusowe, uciekli byli byłymi więźniami po wyzwoleniu obozów koncentracyjnych itd., itd. Drugi korpus, łatwiej się tam było zresztą dostać do Włoch niż do Wielkiej Brytanii, do dziś tak jest, że. No znowuż, to była taka mała Polska. Ta Polska wędrująca, ona wędrowała tam od Buzu Łuku, od Azji Centralnej, zawędrowała do Włoch i stała się, jakby ten drugi korpus przytulał bardzo różne osoby. Znam życiorysy uczestniczek Powstania Warszawskiego, które bardzo pokrętną drogą przez obozy koncentracyjne trafiały do drugiego korpusu i stawały się żołnierzami. Także w efekcie drugi korpus, który w momencie formowania miał około 30 tysięcy żołnierzy, w momencie, kiedy zaczęto go rozformowywać w 1946, miał już ponad 100 tysięcy żołnierzy. To byli bardzo, bardzo różni ludzie. No to też jest element tej legendy, tej historii. I też jeszcze jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Część z tych ludzi w ramach repatriacji wróciła do Polski. Różnie bywało, zwłaszcza w początkowych latach byli bardzo represjonowani. Co więcej, część z tych żołnierzy wróciła i częściowo z własnej woli, a częściowo wbrew własnej woli, znalazła się w Związku Sowieckim. I tam doświadczyli powtórnie represji. Ukazała się książka przy Muzeum II Wojny Światowej, wydała książkę na ten temat, jak represjonowani byli żołnierze Andersa w Związku Sowieckim. To warto zwrócić uwagę. I a propos takich nowych książek i ciekawych spojrzeń, to jeszcze chciałem wspomnieć o książce też w tym roku nagrodzonej, jako jedna z wyróżnionych książek historycznych roku, Bartłomieja Noszczaka, wydana chyba przez IPN, o Oriencie Zesłańców. I to jest opowieść, taka popularno-naukowa książka, ale warto na to trochę inaczej spojrzeć. To potrafia i pokazuje nieco inaczej tą historię, a mianowicie jak ci ludzie bardzo często no gdzieś tam z Kołomyi czy gdzieś tam z jakichś biednych miasteczek kresowych no nagle trafili do Orientu, no, do Indii, do świata Arabów kolorowego i tak dalej. Jakie na nich to robiło wrażenie, jaki to wpływ ta kultura, no gdzieś coś z tego wszystkiego zostawało. I na koniec no, chciałem powiedzieć, że część, niestety duża część żołnierzy drugiego korpusu została na cmentarzach, bo tak jak to jest napisane na Monte Cassino, że i w pieśni jest tak, że wolność krzyżami się mierzy, liczy. Tutaj cmentarz wojenny na Monte Cassino i grób generała Andersa Jan Paweł II na jego grobie. To doskonale też pokazuje, Jan Paweł II miał wyczucie tych symboli narodowych i umiał się do tego odwoływać, jak ważne to jest dla polskiego narodu. Także dla niego też to był bardzo czytelny symbol, Anders II Korpus, odwiedzając grób dał temu wyraz. I ja mam nadzieję, że i naszej fundacji uda się tam dotrzeć. Mieliśmy takie pomysły, żeby dotrzeć na Monte Cassino, być może z jakąś podróżą historyczną, wojskową, taką historyczną, żeby to zobaczyć. Myślę sobie na koniec, że, bo jest to,
wciąż czytelny i ważny dla nas, dla naszej kultury i dla naszej historii symbol, i musimy robić, starać się, by on był też czytelny dla innych nacji, innych. Jest coraz lepiej jest to rozumiane, coraz większa jest wiedza na ten temat. No, ale to jest nieustająca się praca, no więc mam nadzieję, że będzie przynosiła owoce. No i na tym bym zakończył tą taką nadzieją. Bardzo serdecznie dziękuję, że mogłem trochę poopowiadać o tym fascynującym temacie, dla mnie przynajmniej. Jeszcze bym chciał Cię o parę rzeczy dopytać, żebyśmy poeksplorowali to nieco z Jasne, innych spróbuję. perspektyw. Tak, spróbujmy jeszcze chwilę poświęcić tematowi. To z perspektywy Fundacji imienia Janusza Kurtyki, która zajmuje się promocją polskiej historii na świecie przede wszystkim, to jest taki nasz kor działania, no to nasuwa się od razu pierwsze pytanie odnośnie rozpoznawalności i skojarzeń tematu Andersa właśnie wśród zachodniej opinii publicznej. Tutaj był taki wątek, który poruszyłeś dotyczący tego misia Wojtka, prawda, że on był tak rozpoznawalny dla części Brytyjczyków z uwagi na jakieś tam dziecinne czytanki, czyli inną literaturę. No ale jak to właśnie dzisiaj jest, już tak z obrazka, może nawet nie takiego popkulturowego, tylko zacznijmy od takiego właśnie obrazka profesjonalnego, czyli środowisko historyków, badaczy, ludzi, którzy się tym zajmują, to jedna warstwa, a druga warstwa to właśnie społeczeństwa. Czy jakby ten cel Andersa, on został osiągnięty poniekąd, w sensie tym propagandowym, oczywiście przy założeniu tego, co powiedziałeś, że politycznie nie miało to żadnego znaczenia z uwagi na dalsze postępy na froncie, prawda, Rzym i tak dalej. Ale więc to wiemy, że politycznie nie grało to roli. Ale czy chociaż tak na zasadzie rozpoznawalności, zdolności polskiego wojska chociażby, czy to się jakoś szerzej przebiło, czy tylko to jest dla nas Polaków bardzo taki znany element naszej historii II wojny światowej, a reszta mało co o tym wie. Powiem w ten sposób, że jest bardzo różnie i bardzo różnie to było w różnym czasie. Znaczy, myśmy też sami troszkę tutaj zawalili sprawę, bo trzeba jednak trochę cieni dołożyć do cieni, do postaci Andersa. On był jednak uwikłany w różne konflikty w Polonii, w emigracji. I to rozbicie polityczne emigracji w latach 60., 70. konflikt z prezydentem Zaleskim i tak dalej, i tak dalej, nie ułatwiały. Polska emigracyjna tutaj też ma na sumieniu. Ja pomijam już to, co wyprawiała Polska komunistyczna, zohydzając własnego bohatera. Więc na to był czas, kiedy trzeba było kuć, póki jeszcze ci ludzie żyli. Łatwiej było. Jak póki żyją bohaterowie, łatwiej, prawda? Natomiast to był czas wyjątkowo dla Polski niekorzystny. Trochę pomogła zimna wojna, ale Polacy byli wyciągani propagandowo tam, jak zależnie od potrzeby. Jak trzeba było ocieplić stosunki z Związkiem Sowieckim, to trochę tak chowano i Katyn i tak dalej. Zresztą trzeba powiedzieć, że jeszcze jedną rzecz tutaj. Władysław Anders był nieustającym bojownikiem o prawdę o zbrodni katyńskiej. On tak ukazał się wielokrotnie wznawiana, przemycana w postaci bibuły. Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, i on napisał tam wstęp. I no, był takim osobą, która dążyła do tego, żeby ujawnić, pokazać to światu. Mu się to nie udało. Jakby Katyń do dzisiaj jest jakąś taką historią, gdzie no, wciąż nie udaje się osiągnąć tego, żeby to było rozpoznawalne, czytelna zbrodnia, co potrafił zrobić Związek Sowiecki, żeby to było czytelne jak Auschwitz niemiecki. Tak? Także to się jeszcze nie udało.
I teraz tak, jeśli chodzi o historyków, zwłaszcza historyków wojskowości, to ta historia jest dość dobrze znana i dość, no, poprawnie opisywana w literaturze z zachodniej. Dość nieźle też w niemieckiej. To znaczy, Niemcy zauważają, że tam był taki korpus, który walczył. Głównie zauważają oczywiście przez pryzmat swoim, bo tam walczyła elitarna dywizja spadochronowa. I przez ten pryzmat. I historycy wojskowości, tak, oni w zasadzie nie było tu na przykład takiej historii jak w przypadku generała Sosabowskiego, że próbowano zatuszować jakieś osiągnięcia czy umniejszać, ale też jakiegoś szczególnego tutaj promowania czy zachwytu też nie ma. Ukazało się wiele prac na temat samej bitwy pod Monte Cassino, bo Brytyjczycy mają z nią problem, Amerykanie zresztą też, no bo nie udawało, wykrwawiali się tam potwornie, Niemcy im tam dali łupnia, krótko mówiąc. Natomiast jeśli chodzi o taką masową świadomość, to tak jak mówiłem, w momencie, kiedy to znikło z środków masowego przekazu, nie przebiło, nie zdążyło się przebić do masowej świadomości tam na zachodzie. I tutaj te starania nasze, no one we Włoszech, owszem, w części Włoch jest to czytelne. Natomiast tak, żeby masowy odbiorca kojarzył w ogóle bitwę o Monte Cassino, to w ogóle nie, może we Włoszech, ale Anglicy, Spotkałeś Amerykanie. może użycie tej bitwy tak w takich jakichś współczesnych popkulturowych tworach typu gry albo coś w tym rodzaju? Czy znasz takie przypadki może? Pojawia się motyw, tylko ja nie pamiętam, czy tam jest jakiś wątek polski, ale wiem, że z jednej takich gier, co się jest, strzela się tam FPP, tak, First No, Person to pewnie będzie ten Perspective. gatunek, no. Tak, tam był motyw Monte Cassino, jakieś tam bieganie po ruinach miasteczka Cassino, ale mam wrażenie, że tam nie było Polaków, tylko to było z perspektywy brytyjskiej. Wiem o polskim epizodzie, jeśli chodzi o jakieś grze wykorzystane, bitwy pod Falaise. Natomiast tutaj nie wiem, chyba Właśnie nie. z tym jest słabo, a to jest w sumie dosyć proste, prawda? No, Bo oczywiście, że tak. to wystarczy zapłacić Ja nawet twórcom bym powiedział, za użycie takiego epizodu. jeszcze inaczej. Zapłacić to jedno, ale dwa, dopaść któregoś z twórców i zainspirować, opowiedzieć mu tą historię. Bo bardzo często ja mam to jest bardzo często moim udziałem, że zaczynam opowiadać jakimś obcokrajowcom, Inspirować, tak, inspirować pisać. ludziom jakieś kawałki naszej historii, i im się otwierają oczy, opada szczęka. Że to jest coś tak ciekawego, tak wciągającego, tak skomplikowanego, tak innego niż oni znają. Czyli jak można to ten wątek naszej rozmowy spuentować, że jak większość z tematów z polskiej historii, nam Polakom wydaje się, że wszyscy to znają, bo my już mamy tego dość, każdy o tym słyszał. No a po czym okazuje się, że w przypadku jakiegoś szerszego rozpoznawania tego wątku na świecie, to Nie, słabo jest. mało kto Natomiast jest słabo, ja tak. chciałem natomiast powiedzieć, że sam Anders jako postać, jako osoba, wyrazista też z wyglądu, bo to jest istotne w świecie popkultury, rozpoznawalności. On by się znakomicie nadawał do promowania. Ale zobacz, Kawalerzy. na przykład, tak jak mamy postać generała Pattona, prawda? No Tak, to prawda, to samo gość skojarzenie jest miałem, tak. totalnie rozpoznawalny. I to Ikona ja bym powiedział, że ja nie dowodzenia. marzyłbym, żeby świat zachodu zrozumiał, bo ciężko o to. Zrozumiał całą skomplikowaną historię, epopeę eksodusu Polaków ze Związku Sowieckiego, ale że choćby kojarzyli takiego kawalerzystę, zawadiakę, takiego zagończyka jak Anders, byłoby cudownie. I myślę, że jakby no, trzeba na tym pracować. To jest rola naszego pokolenia. No dobrze, to teraz jakby z drugiej strony byśmy zaatakowali temat ekonomicznie tym razem, no bo formowanie Korpusu Polskiego
Trochę na życzenie brytyjskie. Kto płacił za sprzęt? Dostawaliśmy czy za kasę rządu polskiego? Wszystko było pożyczone. Było wszystko pożyczone, tak? Leasing Bo, taki, ale tak, bo darmowy? leasing, przy czym pokryciem z tego miały być polskie rezerwy złota i tak Aha, dalej. I tak dalej. czyli mimo, bo jednak polskie siły, te, które były tworzone w Wielkiej Brytanii, no to polski Nie, no podatnik, kolokwialnie mówiąc, zapłacił, tak, myśmy za to za wszystko sprzęt. zapłacili. Natomiast gdzieś w tym wszystkim my znamy ostateczny rezultat, tak, że to nie jakby zostało później zdemobilizowane i trafiło z powrotem do magazynów brytyjskich. Ja zwrócę uwagę przykład czeskiej brygady, która funkcjonowała tak samo. Czesi również mieli bardzo skromne, ale mieli politycznie tak samo użyteczne czeskie siły zbrojne, czechosłowackie siły zbrojne na zachodzie. I to wojsko wróciło do Czech z czołgami, ze wszystkim, tak? Także Ale wróciło od razu po wojnie? tak. To nie, przecież Czechosłowacja to był jedyny kraj, który miał szansę uniknąć tak naprawdę okupacji sowieckiej. No, oni sami zrobili wybory, w których wybrali komunistów, wolne wybory, w których wybrali komunistów, którzy już później nie dopuścili do następnych wolnych wyborów. Natomiast te pierwsze 2 lata, no to zupełna swoboda. I powrót czeskich tych sił zbrojnych miał miejsce. Więc myśmy, jakby polscy sztabowcy myśleli, no bo to jest jeden z częstych zarzutów, po co szkolić, nie wiem, lotników, jakichś tam bombowców i tak dalej, i tak dalej. No, jednak przywódcy wojskowi i polityczni myśleli sobie o tym w kategoriach tego, że no my tą wolność odzyskamy i trzeba będzie ten kraj odbudowywać, również polską armię. No i że dobrze mieć w związku z tym ludzi oswojonych z najnowocześniejszym sprzętem, wyszkolonym na najnowocześniejszych pojazdach, samolotach, okrętach itd., itd. No bo jednym z zarzutów jest taki, że to było przeskalowane, że za dużo. Po co wydaliśmy tyle pieniędzy, po co się tak wykrwawialiśmy, po co formowaliśmy tyle. Ja uważam, że no, bo to miało swoje minusy. Po stronie plusów można by zapisać właśnie to, że to się ostatecznie nie udało tego zrealizować, ale ja widziałem w Instytucie Sikorskiego w Londynie plany, analizy finansowe, jak to wykorzystać w oparciu o które już istniejące jednostki, jakie jednostki będą rozwijane w kraju, jak zostanie ten potencjał później wykorzystany, jak wróci do wolnej Polski. No, a drugi powód, dla którego no, dobrze, że istniały polskie siły zbrojne na Zachodzie, to tak jak mówię, to była wędrująca Polska. Tam mnóstwo ludzi znajdowało ratunek w bardzo trudnej sytuacji. Jeszcze tutaj był taki wątek, zdaje się, bo była taka, a propos powrotu do Polski, był ten wariant z planem uderzenia nie na Półwysep Apeniński, tylko na Grecję, prawda? Tak, przez Bałkany, Przez tak. Bałkany. Czy tutaj jakby korpus Andersa był tak samo naturalnie rozważany jako wykonawca tej opcji? No, to znaczy ten plan został zarzucony na tyle wcześniej, no bo już jak drugi korpus formowano, no to już był otwarty front we Włoszech. Natomiast można przypuścić, że jeżeli by szło uderzenie przez Bałkany, jeśli by się powiodło, tak, to było to takie koncepcja, która uważano, że to jest najkrótsza droga do Polski, tak, tak, że to tędy wróci po polskie wojsko. Natomiast tu z wielu powodów no, wybrano Włochy na atak. Ja powiem, możemy sobie wyobrazić, że jeżeli udało się zatrzymać w sumie jak na porównaniu z Grecją na jakimś no, dogodnym terenie Niemcy także dużo łatwiej było atakować we Włoszech niż w Grecji i w Bałkanach. No, krótko mówiąc, że ta ofensywa aliantów miała małe szanse powodzenia, żeby się przebić do Polski stamtąd. I wybór Włoch wydawał się taki ostrożniejszy, no bo też chodziło o to, żeby wyeliminować Włochy z tej koalicji. Więc tutaj ten, ale gdyby tak, no to drugi korpus by tam szedł i może by doszedł, no ale. Teraz jeszcze jeden taki na koniec wątek strukturalny, bardzo już taki stricte wojskowy. To znaczy, no, drugi korpus to jest taki termin ogólny.
Jak on, jakbyś powiedział, jak był podzielony, ile tam było brygad, czy były dywizje, O tak, no to tak, no jak ja. to w ogóle wyglądało, ile tam było ludzi, jacyś może bardziej też ci dowódcy drugiej linii, no bo mówimy tu o Andersie i tam jakaś No tak, maskotka no tutaj. popkulturowa, Niedźwiedź Wojtek, ale przecież to jest, są sztabowcy, planiści, prawda, to jest No tak, to jest. cała grupa Mamy ludzi. tutaj taką strukturę, która akurat była, odbiegała od struktur. Na przykład pierwszą dywizję pancerną Maczka trzeba było dostosować strukturami, tak żeby była taka sama jak brytyjskie i amerykańskie ze względów logistycznych, no bo będzie przez Normandię, bo tam wszystko było zestandaryzowane. Tu było to troszeczkę inaczej, tutaj można było pozwolić sobie na inaczej i inna sytuacja logistyczna, można było pozwolić sobie trochę inaczej, więc taka struktura była odmienne od tego. I wyglądało to mniej więcej tak, jak mówię, na etap pod Monte Cassino. Mieliśmy podstawowo były dwie dywizje, tak? Trzecia i piąta, strzelców karpackich i Kresowa, tak? I piąta dywizja Kresowa. I do tego jeszcze druga brygada warszawska pancerna. Do tego jednostki wszystkie wsparcia, czyli mamy saperów, artylerię, ale też lotnictwo, tak, lotnictwo rozpoznawcze, artyleria przeciwlotnicza, całe te wszystkie jednostki transportowe. W końcu ten miś był w jednostce transportowej. Bardzo dużo tych jednostek, te kobiety, które pokazywałem na zdjęciu z Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet, bardzo często były szoferami. To jest całe to zaplecze, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, około 30-35 tysięcy ludzi wówczas na etapie Monte Cassino, których jakby no cały, to bardzo skomplikowana struktura, tak, ze szpitalami polowymi, saperami. Żeby zdobyć Monte Cassino, jednym z zadań, które trzeba było zbudować drogę. Do dziś jest droga polskich saperów, tak, żeby czołgi mogły wjechać, zbudować stanowiska. To właśnie była dosyć skomplikowana struktura. No tutaj generał Kopański, generał Duch, oficerowie, dowódcy dywizji, ale mamy też na przykład dowódcę artylerii, to jest, a to też ciekawe, tutaj mi spostrzeżenie naszło, generał Odzierżyński, Roman Odzierżyński. Chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Dzisiaj opowiadałem o generale Sosabowskim i Maczku, że byli urodzeni w 1892 roku obaj. Generał Anders również i generał Odzierżyński również. Wszyscy byli z tego samego rocznika. To takie pokolenie, to było taki, to trochę nie przypadek, tak, że pokolenie oficerów, którzy byli w 1939 roku na średnim bądź niskim szczeblu. Oni się w ogóle w czasie II wojny światowej generalnie sprawdzili. W przeciwieństwie do wyższej kadry dowódczej z 1939 roku, która w większości nie dała rady. Więc mamy tutaj to się zmieniało. To się zmieniało. Później druga brygada pancerna została rozwinięta do dywizji. Została rozbudowana, bo jak napływali ci ludzie, no to pozwalało rozbudować. Dywizje miały nietypowy układ, nie na pułki, tylko właśnie na brygady, po dwie brygady. Do tego dochodziło mnóstwo takich jednostek wspomagających, na przykład samodzielna kompania komandosów, bardzo znana. W pewnym momencie nawet jednostki zostały podporządkowane korpusowi jednostki jakieś włoskie. Więc był to korpus zmotoryzowany, w pełni zmotoryzowany. To jest ten zarzut, że po co pchać tam piechotę zmotoryzowaną w góry. No ale tak naprawdę alianci nie mieli piechoty niezmotoryzowanej. No to był już pewien standard. Tutaj też warto powiedzieć, że to była skomplikowana struktura, która się sprawdziła w walce. Ona była skuteczna. W polskich rękach cały ten sprzęt, cała ta struktura, oczywiście my dostaliśmy know-how od aliantów, trochę to było modyfikowane do polskich potrzeb, no ale to było skuteczne. Także rozrosło się raz, później no, pączkowały te wszystkie
służby, te wszystkie ośrodki oświatowe, komórka opieki nad żołnierzem i tak dalej, no, że to się rozrosło do prawie 100 tysięcy, z tym, że no, wtedy to już nie były No to jednostki. nie była siła bojowa. No ja tu pytałem konkretnie o te Można, no myślę, że struktury do walki. w skrajnej sytuacji do 60 tysięcy żołnierzy można, ale też to fluktuowało, no bo też trzeba wspomnieć o stratach. No, o stratach, no, straty to nie tylko zabici, ale ranni, też wymęczeni bitwą i tak dalej, i tak dalej. Także no tak to mniej więcej. I znowuż jest tutaj taki przypadek, że oczywiście różni tam byli ludzie, ale to też taki przypadek. To jest to, co właśnie na minus, jak się podejmuje decyzję o bitwie, jak wódz musi podjąć decyzję o bitwie, że no to trochę było tak, że to był kwiat też, ci, co nie dezerterowali i tak dalej, co chcieli się bić. No strzelanie z diamentów do wroga, to jednak trochę tak. Tam poległo wielu wspaniałych ludzi, tam są życiorysy ludzi, którzy na przykład oficerów, którzy się ładnie zapisali, ładne, niższego szczebla w kampanii wrześniowej, no polegli tutaj. No ale to tak jak mówię, no pewna kalkulacja zysków strat była. No, wydawało się, No że to ma sens. tak, a jeszcze powiedzmy odnośnie, jak już doszliśmy do tych ostatni wątek, taki militarny sprzęt. To był sprzęt brytyjski, ale na przykład te czołgi, to co oni używali dokładnie? To oni używali wszystkiego tego, co armia brytyjska, czyli w połowie amerykańskiego. Aha, czyli na Shermanach po prostu A to. Shermany, no, druga warszawska brygada to są Shermany. Nie najlepszy czołg do walki z piechotą okopaną w górach na przykład, ale już w tych działaniach, tych ofensywnych na Ancone, no, dawały radę. Też cała ta gama pojazdów pancernych brytyjskich, no, różnej jakości, te Daimlery różne i Terriersy i to wszystko. No i wół roboczy w ogóle całej zachodniego frontu i części frontu wschodniego, Jeep, no podstawa, tak? Bez tego ani zaopatrzenie, ani służby sanitarne nie działały. Ten słynny Willis. No to wszystkie takie najbardziej charakterystyczne rzeczy. Ja mogę powiedzieć anegdotę przy okazji. W czasach PRL-u mój ojciec sklejał modele. I kiedyś cenzura zatrzymała paczkę, którą dostał z Anglii, z modelem. Właśnie do jemu chodziło, chciał skleić i tam pomalować oznaczenia, właśnie z drugiego korpusu. I cenzura mu ostatecznie wydała tą paczkę. I po tym, jak pokazał zdjęcia z jakiejś książki, że również armia sowiecka, rosyjska używała takiego pojazdu, i obiecał, że nie umieści tam wrogich, zachodnich emblematów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no czego oczywiście nie dotrzymał, w nadziei, że jednak Służba Bezpieczeństwa nie będzie sprawdzała mu modeli W domu. na półce. Także ten sprzęt trafiał wszędzie, tak. No dobra, no dobra. Ja dziękuję bardzo za Wojtku twój czas i tą porcję wiedzy, którą się podzieliłeś za dzisiejsze spotkanie. Tutaj zgodnie z porządkiem tego naszego spotkania. Jeszcze dwa słowa, myślę, od Weroniki na zakończenie. Także ja też Państwu w swoim imieniu, w imieniu Fundacji Janusza Kurtyki, bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego Q&A, tej serii pytań-odpowiedzi oraz wcześniejszego wykładu Wojciecha Markerta. I mam Dziękuję nadzieję, bardzo. że będzie to inspirujące, ciekawe, może poszerzy trochę horyzonty, pokaże też takie wyzwania, jakie tutaj, mimo wszystko z tym takim tematem na pierwszy rzut oka ogranym, można powiedzieć, ale jednak wiążą się dalej czekające na nas wyzwania na przyszłość. Dziękuję bardzo. I ja dziękuję ze swojej strony. Bardzo dziękuję.
Ja także bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Zachęcam Państwa do wysłuchania wykładów, które znajdują się już na kanale YouTube Fundacji imienia Janusza Kurtyki oraz BlogPress w polskiej, angielskiej oraz niemieckiej wersji językowej. Dziękuję bardzo i do widzenia. Widzenia.